Wszyscy razem sobie jedziemy. O Jezus. Porobiłem. Czemu ja mam te 20? Wybrałem metri. Ja. Tak to się gra właśnie z Manojkiem. No typowa tak. Gra, zobaczcie. No, widzicie. Serio, pokażę wam na nagraniu, że wybrałem Etri. Ale nie tłumacz się. Zresztą dobra, kurwa. Ten jest chyba szybszy. Nie, akurat kurwa, 20 Mano, jestem ja nie no, przepraszam. To ja wlewo. Mano, nie spychaj mnie, nie spychaj. Będę zabijał Mano. Nie martw się. Ej, jak się kontrolem się tam? Się tak lata, nie? Ja wiem, że chcesz. Uj, wy tam mieliście ule... No Jezu, ja tutaj mam tą. Wy mieliście fajniej. Tam jabłko. Co? O nie. Jabłko! Okej. Jakieś wolne te samochody, albo mi się wydaje. Nie no bo... A kurde, tam coś... Ja nie grałem tej mapy. Ja też nie. Ale ja pojechałem w lewo i miałem pętlę, a wy mieliście zwykłą taką tą. No i znowu spadłem. Ja nie mogę tego przejechać, bo ja nie umiem. Trackmania po prostu. Trackmania forever. Jestem najsłabszy. Ale źle wylądowałem. O kurwa! Przewinięci rękę. Kurde. Ej, dobra, kontrolem się steruje w locie, tak? Bo tak nie, jest. Mogę tak. Na, nie mogę tak? Na nim padzie. Tak, to się zgadza. O, mocy, super. Bo ja nie widzę, kamerka ja mi się też nie zrąbała. Widzę, nikt nie widzi chyba. No i właśnie to jest to, tu jest się kamerka odwraca podczas takich najlepiej. Ej, Michał, ja nic nie widzę. W locie, no ja nie panuję nad tym. O ty kurwo! O Jezus. Bójkę się. Warto było! No nic to było nie warto było robić nic! Jesteście zwierzętami. No w sumie nie warto było, bo przez to Flotar chyba Wiktorię zaliczy. Ej panowie, wy jesteście tak daleko ode mnie. 30 sekund macie nade mną. O kurwa! No nie no, to auto jest rakowe, nie wiem. No bo... No, a to trzeba było tak jak my, a nie... Nie, bo po pierwsze, na początku pojechałem w inną stronę niż wy i wy sobie mieliście wyskocznię, a miałem pętlę, którą dwa razy... Którym dwa razy złamałem. Udław się tam. Nie, no ja nic nie widzę na trzeciej osobie. To muszę jechać na pierwszej. Ona trzeciej osobie jest chujówka, fest. Znaczy no, bo nie jesteśmy nauczeni grać na trzeciej, ja zawsze na pierwszej. Znaczy zajebiście właśnie. Ej, no ja nie potrafię, no. I tak dalej. No dobra, ale ja nawet... Nie ruszajcie myszkę. Po pierwsze, że zawsze jeżdżę na pierwszej takie pętle, a po drugie zawsze na numpadzie steruję autem w locie, a teraz na kontrolu mi nie wychodzi. Przecież kamerę. Możesz sobie zmienić kamerę na pierwszą. No mogę, ale na pierwszej, na prostej drodze nic nie widać. Kontrol i wsad, nie? Mano. No tak, ale ja nie ogarniam jak to działa, bo naciskam kontrol i on nagle mi leci we wszystkie strony świata. Przyciśnij, a nie trzymaj naciśnięty. No ale jak trzymam po prostu kontrol, to on mi zaczyna spadać tak jakby. Ale znaczy, ty musisz zaczyna się strzałkami to robić. No ja wiem, znaczy, ale ja to... No ciężko mi to ogarnąć po prostu, bo zawsze robiłem na numpadzie. No bo trzymacie W ciągle. Bo trzymacie W cały czas. No nie, właśnie, już nie trzymam. Ale tu nawet może. Nie mogę obrócić tej mapki. O kurwa! O kurwa, mi tak leżysz, elo! Kurwa, mać! No i właśnie, o to chodzi, no i... Sprawdziłem te jebane kontrole wasze i się wypierdoliłem na dosku, aż pękłem, kurwa. No ja nie ogarniam tej mapki, jej się nie da przesunąć, znaczy tej kamerki, nie mogę jej do tyłu dać, jak jadę. Tak było. To sobie naciśnij przed tunelem, przed... No ja tak robiłem, no, ale że kurde, no. No co? Taka słaba, no ale wtedy też nie widzę, co się dzisiaj. Jezus, to jest najgorsza zabawa w moim życiu, jaką miałem. Najgorsza. Ile? Bo jesteś mało 51 sekund, jeszcze Mano masz... No nie wierzę, że mnie kurwa wyprzedzi ten kiep tuż przed metą. Kiep. Na farcie tu mi się udało, tak szczerze mówiąc. Co ja dobra. Jezus. Mano, jak widzę Mano, to co on robi? Smutno mi. Te 20. Ale warto było brać te 20. No, warto. Ale warto. Niechcący to zrobiłem. Wybrałem tamte auto, a zacząłem z tym. Pewnie nie zatwierdziłem. No i patrzcie na mnie. Wyjeżdżam i teraz nacisnę kontrol, puszczając strzałki. I lecę do tyłu. Nie puszczasz strzałek. No, nie trzymam żadnej strzałki. Ale piękne to było. No i co, zajebiście, kurwa. No dobra, ale ja tylko kontrol trzymałem. Ziomek, ale no to jak kontrol, to się przychylasz do tyłu. Jak trzymasz shift, to się przychylasz do przodu. To musisz kontrolować. A, no to kto? Nikt nie powiedział, że shiftem się do przodu. No ja też nie wiedziałem, że shiftem. Też nie wiedziałem, jak. Go, bus! Jezus, jak wolno wystartowałem. No, ja o Manojka się oszubiłem. Burger shot jakiś taki... O, już też to chciałem zrobić Flotarowi. O Jezu, jak nim się ciężko jeździ, dawno nie jeździłem. Dobra, ja w prawo, guys. Dobra, w prawo. A co to są te znaki? To są jakieś znaki? Łapa. One się ruszają. Nie. Ale można sobie po prostu skrócić. Dobra, ja nie... Jezu, furman jaki rozpędzony, ty.
A co, kurwa, rozpędzony Wszyscy razem knur. Sobie jedziemy. O Jezus. Porobiłem. O ja pierdolę. Dobra, o nie, nie porobiłem. Mati porobił. Ja porobiłem, wy Mati nie tak, jechaliście. No ale ty tak fajnie upadłeś, że od razu mogłeś jechać. Zostaw mnie. Dobra, ja teraz zostaw mnie. Mata. Kurde, któryś próbował mnie wstępnąć. Po 11. Wow. Trzymajcie dobra, kontrol, guys. Pamiętajcie o tym. Kontrol. Dobra. Ej, no faktycznie. Wy nie wiecie się. Ja jasne. Ej, no faktycznie shifty control. Ale wolny samochód. No, wolny. O kurde, po takiej rurze jedziemy teraz. Wow. Fajnie jakby to rurę trzeba. Się tak ruszało. Fajnie jakbyśmy byli razem. To byśmy się spychali. Ten środek troluje i tak naprawdę lepiej jechać którymś tym, ale pojadę środkiem. Jezus. O, te tunele. No, powiem tak, nie mogę się doczekać aż ludzie dostaną. No, a to już niedługo. No. Drugiego. Tak, już nie. Tak, to pewnie ogarnę. O ja, zwaruchałem Michasia. Przestań. O Jezus, ludzie. Sam się wywaliłem. No i furman, no teraz i lecimy do przodu. Lecimy, Mati, kurwa. Zróbmy sobie przewagę, potem będziemy najwyżej. Tam najwyżej. O nie, wypadnę. Rozumiesz, że cię wypadło. Nie! Wypadłem. Bo wpadłem w twój tunel i się rozpędziłem za bardzo. O Jezu, przeze mnie przeleciał. Znowu. No, znowu. Zostaw mnie, kurwa. No dobra, ja ci nic nie robię. Mati. Mati, jaki agresor. Ej, panowie, zróbmy no tutaj koalicję. Straciłem przez ciebie pozycję lidera. Bo furman lidera. Odjechał. Dokładnie, nieprawda. Oni tego szmaciarza. O, no o Jezus, zwalnąłem ja ścianę. Zrobiłem, ja też. Ty też? Ale te auta są takie w sumie fajne, takie realistyczne. Bo ciężko się nimi steruje, bo nie są takie jak te 20, że skręcisz i on od razu skręca. No, w sumie zamknij mordę tam, człowieku. No ja ci przyznałem rację, a ty mnie wyznasz. Ale tak, o co chodzi? Tak. Dobra, wszyscy, kto cię zna, ten wie, jak ty przyznajesz rację. To zna, ten wieje. I coś tam nie przyznać racji. Gwiazda sięgnąć, będziemy walczyć. Ja pierdolę. Jesse, James. Ze Pokémony Ryombany, ja pierdolę. Walczy w sumie zła. Ja myślę, czy tu dołem nie można było pojechać. O kurwa, wyjebałeś się na tej rurze pierdolone. Chyba nie da rady przejechać przez to, mano, wiesz? No, za ten, ale motorem by tam się jedziecie dało. Jedziecie środkiem, tak, bo tu są dwie... Dobra, ja jadę lewą ścieżką teraz, elo. Dobra, ja pojadę prawą. O to kurde, to za kim ja jadę? To jest znak po prostu i tyle. I nic więcej. Aha, to ja jadę to środkiem. Jadę środkiem. Flotar wyda tester. No, ale sprawdzili inną trasę i chyba szybciej było, tak. Bo jestem zaraz za furmanem. No, ale my jesteśmy zaraz za tobą, więc... Dawaj, Mati, jak jest powolnione, powymieniamy się ten, sorry. Ale no to dojedziesz, czy nie? Tak, jestem za tobą. To dawaj. Będziemy... A nie, bo to już koniec. A to już koniec? Kurde. Ja chciałem, Mati! Chciałem jak w peletonie. Mój samochód jest jakiś, kurwa, spowolniony. Ja sobie zwolniłem. Widziałem. Mam szansę. Chciałem, Mati, takich doganiać, wiesz, żeby się wymieniać prowadzeniem cały czas i wtedy prędkość maksymalna 10 tysięcy kilometrów. Kurwa, kurier! Zatrzymajcie się! Czekajcie! Dobra, stop. Dobra, stoimy. Okay. 3, 4 No, na ry, debilu, furman, nie na 3. Dobra, kurwa, na 2. No, furman to jest tryhard. Oszust. Opóźnienie jakiego. Dobra, jadę za chłopakami. Ale puściłem na chwilę gaz. Uuu, jak się salto zapaliło robi fajnie. Ja robię salto. Robię backflipa. O Jezu, kurwa, jak mnie wypierdoliło. Jak ja poleciłem daleko. Poleciłem. Pomocy Polsko. Okej, okay, jebało mnie na 10 kilometrów. Widziałem to. Nie było o Jezus, wyskoczyłem. Jakie te mapy są epickie. No. Ej, chłopaki. Epickie. Kocham te mapy. Bo to salto nie było warto, nie było. Ja też zrobiłem salto, ale ja widziałem, jak Mati obok mnie tak leciał. Bo ja wyjebałem się na drugi checkpoint. Furman, co? Jak ty spadłeś? Dobra. Ech, aż tak ej, bo Michaś tak daleko odjechał. Ale ja nie mam pojęcia jak, przecież ja normalnie sobie jadę, po prostu normalnie jadę. No, ale najmniejszy ale tutaj ty jałeś. Jesteś z 5 km przed, 10 sekund przed nami. 22 do Matynia. A my się nie wywróciliśmy, ani nic, o co chodzi? Nie, ja się wyjebałem. No ale ja nie, a on no, jest 10 sekund przede mną. Nie mam pojęcia dlaczego tak... No jakie macie motocykle? Gargoyla. No Gargoyla, no tak samo. No to dziwne. A ty masz zupgrade'owanego. A no tak. Tryhardzie. Ty masz zupgrade'owane skilly prowadzenia motoru. No mam zupgrade'owanego, w sumie może przez to. Serio? Kurde, ale mi... nie... nie, no ja nie wiem jakim cudem to tak przewagę. Kurma, co ty jebałeś? Do góry przeleciałem, ale fajnie było. Ej, nawet fajerwerki do mnie grali, znaczy, co? Grali do mnie fajerwerki na weselu. Fajerwerki puszczali jak jechałem. Już mam tytuł filmu. Grali do mnie fajerwerki. Ej, to był mój! Co był twój? Ja to wymyśliłem. Filmu, dokładnie. Ale ja to powiedziałem! No dobra, to niech będzie, że to Flotara. No i tak ja to wezmę.
No w sumie, ja zapomnę o tym. Jak skończymy ten odcinek, ja nie będę nawet pamiętał, co mówiłem. O, też dla mnie grali fajerwerki. No. Ej, mnie nie grali. Kurwa, fajerwerki. Kiedy on to powiedział? 30 sekund za tym chujem jesteśmy. No ja nie wiem, jak on to robi, ej, bo ja jadę centralnie najlepiej jak potrafię i on cały czas odrabia. Znaczy cały czas nade mną nadrabia. Na pewno, jestem odpalony, po prostu. Nie no, nie. Może jest tak... jakiś, nie no nie, bo to powinno być tak jak już jakieś bonusy, że ci z tyłu mają bonusy nad pierwszym. No właśnie, a tutaj nie ma bonusów. No to mam się wywalić specjalnie? On ma pierdol się, tak. Tak, dobra. Tak jak ty, ale jak ty, Mati, w ogóle tak wyskoczyłeś wysoko? No, co ty trzymałem kontrol, chciałem zrobić podwójne salto. A to aż tak fajerwerki dla mnie grały. No tak, jak trzymasz kontrol, to cię tak troszkę do tyłu. Tak, dla mnie też dużo, ja też dużo dalej poleciałem. Ej, dymi mi motor! Dymi mi motor! Dymi mi motor! To jest taki japoński motocyklista. Dymi mi. I nie warto było. O, fuck, ale bym się wyrzucił, wywalił. Ja prawie nie jadę po tej górze. Halo. O ty, Matyniusz. A ja ty też widzisz. Prawie spadłem. Ja tutaj mam cały czas walkę o trzecie miejsce. No i tak jadę sam. Ej, czekaj, jestem za Malajkiem. Ja też. No wy jesteście bardzo blisko dla mnie. Czekaj. Dla mnie. Jezu, co ja jadę. Furman. Flotar, weź się zatrzymy na jakieś 15 sekund. Ej, dymi mi motor. No dobra. Ej, dymi mi motor. No mi też dymi motor. Czemu ty tak mnie wyprzedziłeś, łatwo? Ej, właśnie, dlaczego ty go wyprzedziłeś tak, a ja nie? Ja nie wiem, może ja mam popsuty motor po prostu i dlatego ja tak wolno jadę. No to może tego, że dymi ci motor. No na pewno i stracę kolejne 50 sekund. Mati chyba nie trafił. Ty kurwo! Co się stało? No tam jest taka, wiesz, pętla z takim kręcącym się ten. No ja tak w ostatniej chwili przejechałem, a Matiem już chyba nie starczyło. Ścianą przejechałem. To ja trochę już też. Mnie wyjebało na 2 km. No dymił ci motor? Dymił mi motor. Mi dalej dymi motor. Może jeszcze przejeżdża. No ale furma mnie tak wyprzedził, tak jak dziecko małe. No bo jesteś małym dzieckiem. No i on ma 25 sekund przewagi. Jezus powiedział! Musi stać się dzieckiem! Boże. Co? Późno. Nie byłeś w kościele? Dzisiaj nigdy byłem. Nie był. Nie no, chodziłem. Chodziłem. Nawet powiem wam, że chodziłem z samego rana. Jak niedziela, to nie wiem. O 8, o 7, coś takiego. A nie, takiego. To ja na 11 chodziłem. Ja też na 11. Ale u mnie na 11.30 były msze dla dzieci. Nie wiem. Na 11.30? U mnie na 11 była taka młodzieniowa. No, właśnie tam. A może i to też coś takiego? To nie było tak w sumie ten, ale no właśnie, duże dzieci przychodziło, więc u nas dzieci często... Dzieci stały zawsze na przodu. Początku. No i ksiądz na przykład czasem na gitarze grał i coś tam. Jezus powie! Ksiądz wyjmował wtedy bitą śmietanę, tak na kolanko. I na kremówki, je zapraszam. A po piłce nożnej byliśmy na kremówki. Nie, tylko nie przypominaj mi. Proszę. Dobra. Księdzu Jerzy, nie! Jerzy? Tam robię kupę! Co?